Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 98 i chyba najlepszym odcinku, jaki do tej pory nagrałem. Nowości są tak niesamowite, że aż grzech się nimi nie jarać. Również chciałbym was przeprosić, że odcinek pojawia się dzisiaj, a nie wczoraj, jak wam obiecałem, że zawsze w soboty, ale po prostu dzisiaj kończy się Minecon i ja postanowiłem jeden dzień dłużej poczekać i poczekać na więcej zmian. I jak wiadomo, było warto, bo zmiany są naprawdę niesamowite. Zapraszam do oglądania. Od teraz efekt, jaki aktualnie mamy nałożony na siebie, będzie pokazany w prawym górnym rogu ekranu. W opcjach będziemy mogli zdecydować, czy nasza postać ma być praworęczna czy leworęczna. Będzie można po prostu wybrać główną rękę naszej postaci. Podczas trzymania przedmiotów w dodatkowej ręce, na ekranie pojawi się dodatkowy slot. Większość mikstur będzie można od teraz nakładać na strzały. Po strzeleniu strzałą widmo w jakiegoś moba na krótki czas pojawi się wokół niego otoczka widziana tylko dla nas. Dodam, że będziemy widzieli ją przez ściany. Tarcze. Będzie można nakładać na nie sztandary, czyli dodane w 1.8 flagi. Wielkie zmiany w The Endzie. Kryształy w Endzie będą miały nad sobą kraty, a smog będzie ziać kwasem, tak jak w przypadku edycji konsolowej. Jeb wspomniał o możliwości kraftowania takich kryształów i ponownie przywołanie smoka, ale nie rozwinął tematu i niewiele wiadomo. Nowy wymiar! Po pokonaniu smoka w Endzie utworzy się brama kresu. Będzie ona nas teleportować do kresu z większą ilością wysp, nowych dungeonów oraz roślin. Mojang nie dał nam zbyt dużo informacji na temat dungeonów, ale pokazał nowego moba, który będzie strzelec. Shulker, tak on będzie się nazywał. Będzie on kształtu bloku, który będzie się otwierał, aby zaatakować gracza. Efekt lewitacji będzie powoli unosić nas do góry. Nie będziemy mieli kontroli nad lotem. Gdy efekt się skończy, spadniemy i dostaniemy obrażenie od upadku. Efekt zdobędziemy otrzymując uderzenie od nowego moba Shulkera. I chyba najmilsza wiadomość, pierwszy snapshot naprawdę już niedługo, czyli prawdopodobnie nawet już w przeciągu 2 tygodni. Ja się jaram niesamowicie, po takich zmianach naprawdę aż chcę się wrócić do Minecrafta i do Minecrafta wrócę, jak tylko snapshoty zaczną się pojawiać. Więc to byłoby na tyle, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tych super zmianach, jak dla mnie naprawdę jeden z najlepszych update'ów się szykuje. Dla mnie ten nowy wymiar naprawdę genialnie się zapowiada, pomimo że to jest drugi The End. Po prostu te dungeony i nowe zapowiedziane rośliny naprawdę mogą urozmaicić ten nudny wymiar. To byłoby na tyle, dzięki za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się już myślę za tydzień w sobotę. Do zobaczenia, na razie trzymajcie się i cześć!